Szanowni Państwo, już po raz dziewiąty spotykamy się, aby nagrodzić laureatów, mistrzów pióra i przypomnieć sylwetkę patrona szkoły, kompozytora, pisarza, felietonisty, ekonomisty, polityka, ale także ojca i człowieka. Stefan Kisielewski to niewątpliwie postać wielowymiarowa, trudna do określenia. Kisielewski wymykał się wszelkim schematom, starał się być zawsze na opak z potocznym, tradycyjnym myśleniem. Widać to w jego aforyzmach, wypowiedziach na temat historii, ekonomii, polityki, literatury. Jego buntownicza postawa i życie pod prąd przysparzało mu przyjaciół, ale też i wrogów. Zasada albo się Kisiela kocha, albo nienawidzi obowiązuje do dziś. Nie sposób zachować obojętności wobec jego wypowiedzi. To powoduje, że wśród młodego pokolenia pojawiają się kolejni wielbiciele myśli Kisiela, którzy poznają swego mistrza poprzez książki, filmy i utwory muzyczne. Stefan Kisielewski nieustannie prowokuje i inspiruje młodych ludzi do pisania. Muzyk, kompozytor, pedagog, powieściopisarz, publicysta, dziennikarz, jedna z najdawniejszych postaci siermiężnego życia w PRL. Prześmiewca, szyderca, ale także wizjoner, analityk, erudyta. Jednym słowem, człowiek renesansu. Szanowni Państwo, obejrzymy za chwilę spektakl przygotowany przez uczniów 111 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Kisielewskiego. Spektakl przygotowany pod kierownictwem pani profesor Doroty Miller i pani profesor Marleny Fortuny, w którym pojawi się słowo poetyckie, muzyka i refleksja dotycząca współczesnego świata i człowieka. Oprawę muzyczną przygotował zespół Kisiel pod kierownictwem pana profesora Rafała Szaszki. Zapraszamy.